kochani, witajcie z powrotem na moim kanale, albo witajcie na moim kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi, to zostawcie suba. A jeżeli jesteście tutaj stazi i już tutaj wpadacie i zostawiacie suba, czemu? Zostawcie suba. I zostawcie też łapkę w górę, jeżeli mnie lubicie. W dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać odcinek. Ten odcinek zaczyna taką serię, którą sobie pomyśliłam, nigdy nikogo takiej nie widziałam, a jeżeli taka istnieje, to przepraszam. Ta seria będzie polegać na tym, że będę makijażem, charakteryzacją, czy jak tam to sobie nazwiecie, starać się upodobnić do influencerów, do wybranych influencerów. Teraz wybrałam sobie sama tego influencera, bo w zasadzie influencerkę, bo jest to pierwszy ten odcinek, ale wy macie teraz szansę pisać mi w komentarzach, kogo mam, jakby za kogo mam się pomalować, przebrać. W następnym odcinku, w dzisiejszym odcinku będę się malować jak Marcysia z ekipy. Zaczynamy. Zacznijmy od podkładu. Normalnie biorę podkład i sobie go nakładam na twarz, bo Marcysia też raczej używa podkładu. Okej, i w ogóle czemu wybrałam Marcysię? Bo jest bardzo charakterystyczna. No nie ukrywajmy, jakby jest bardzo wytytułowana, nosi kolorowe włosy, kolczyki. Robi też charakterystyczny makijaż, bo mało ogólnie influencerów ma taki charakterystyczny makijaż, a ona ma charakterystyczny makijaż, przykleja takie dość duże rzęsy, robi grube kreski i to jak ja. Nie, nasze makijaże się jakby zupełnie różnią. Ona robi to w innym jakby stylu. Ma taki swój charakterystyczny look, make-up, no i to tatuaże, które bardzo chcę też spróbować sobie narysować. I myślę, że będzie ją łatwo, tak jakby wiecie, odwzorować, niż na przykład, nie wiem, mnie. Ja nie jestem jakaś taka, wiecie, mega charakterystyczna, tak uważam. Właśnie często mam taki kompleks, że sobie myślę, że ja jestem influencerką. Mogłaby mieć jakiś taki imię, w sensie, wiecie, być jakaś taka bardziej rozpoznawalna w takim z tego słowa znaczeniu, że nie wiem, mieć różowe włosy, nie wiem, tatuaż na twarzy, czy cokolwiek. Coś, co mnie tak wyróżniało, ale mi się to nie podoba, w sensie, u mnie mi się to nie podoba. Ja bardzo w ogóle lubię ludzi wytatuowanych, wykolczykowanych, ale ja jestem trochę wykolczykowana w uszach, ale u mnie by to nie pasowało po prostu. Jestem zwykła dziewczyna ze wsi. Teraz nakładam po prostu korektor pod oczy, bo taka baza no, musi być, uważam, po prostu musi być taka gładka buzia. I potem będziemy patrzeć właśnie na zdjęcia Marcysi, jak ona wygląda, jak robi swój makijaż, jak idą jej rysy twarzy, bo ma trochę inne rysy twarzy niż ja, z tego co w zasadzie to bardzo inne, dlatego też ją właśnie wybrałam. Bo na przykład Lesow ma chyba podobny nos do mnie, w sensie ma dużo mniejszy nos, bo ma bardzo malutki nosek, ładny. Ale jej nos też się kończy na końcu taką kuleczką, a Marcysi nosek idzie tak prosto. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie, bo pierwszy raz, serio chyba pierwszy raz w życiu, jakby robię charakteryzację na kogoś, więc sorry, jeżeli mi to nie wyjdzie. Przepraszam, uczę się, dopiero się uczę. Raz tylko chyba kiedyś robiłam na Ariana Grande, ale jakby z Arianą Grande trochę było łatwiej, też mam brązowe, długie włosy i dużo nie było trzeba. Wystarczyło zrobić jakby takie proste brwi, jak ona robi, które ja też w sumie robię. Kreski w jakiś sposób, jak ona robi i praktycznie się wygląda jak Ariana Grande. Okej, teraz użyję, Jezu, jaki ten korektor tutaj się wydaje być biały. Użyję takiego jasnego korektora, bo z tego co ja widziałam, Marcysia jest ode mnie jaśniejsza. Ma takie bardziej chłodny odcień skóry. Ja jestem troszeczkę żółta, więc troszeczkę sobie tą buzię rozjaśnimy, zrobimy chłodniejszą. Ale ładnie pachnie ten korektor. W ogóle, jeżeli widzicie mnie już trzeci raz w filmie w tej samej bluzie, to dlatego, że nagrywam te filmy jednego dnia, bo wolę sobie zrobić taki jeden pracowity dzień, niż rozkładać to na, wiecie, na kawałki, nie wiem, dzisiaj wstać jednego dnia i nagrać kawałek filmu albo jeden film, następnego kolejny, no i wszystko nagrywam jednego dnia. I mam koszulki na krótki rękaw na zmianę, ale zrobiło się tak zimno, jeszcze jestem w studiu, które jest w garażu, w domu X, w ogóle tutaj, no, nie jest za przyjemnie. Muszę siedzieć w tej bluzie, bo nie wzięłam, głupia ja, bluz, a no nie poświęcę się, żeby wyglądać inaczej na filmie. Trudno, musicie to zaakceptować. Teraz tylko to wszystko przypudrujemy i taką bazę będziemy już wtedy mieć. Mam tutaj taki jasny puder z L'Oreal Infallible. On jest bardzo, bardzo matujący. Marcysia też jest dość matowa, jak ja. Ja też bardzo się lubię na mat robić. Nie lubię się po prostu, bo jeszcze dużo dziewczyn robi taki, na przykład Masza lubi bardzo być taka mieniąca się. A ja nie lubię. Więc teraz przechodzimy do konturowania, czego ja się boję, bo no to można rozwalić. Jakby to konturowanie muszę zmienić teraz bardzo kształt twarzy, czego wcześniej nie robiłam. No ale zobaczymy, jak mi to będzie.
Okej, tak jak mówiłam, jej nos nigdzie się nie zaokrągla, po prostu idzie cały czas prosto, dlatego my też coś takiego musimy zrobić. Jej nosek jest tak minimalnie szerszy od mojego i znaczy może chodzi bardziej o to, że tu musiałby być szerszy, żeby tak iść, dlatego coś takiego postaramy się optycznie stworzyć. Okej, okay, chyba coś takiego, to bo wygląda dobrze, bo jest taki, wiecie, prosty po prostu nos. Troszkę jeszcze tu z góry zbędzimy. Idzie na prosto ten nos. Idzie. I tutaj jakby bardzo mocno zaznaczone skrzydełko, dlatego to też tak zrobimy. Raczej jest git. Tu w tym miejscu i nos idzie troszkę tak, tutaj ma taką kość. Potem Marcysia wydaje mi się, że ma bardziej jakby kości policzkowe niż ja. Ja jestem taka bardziej chomiczkowa, a ona ma bardziej tą twarz tak ostro, ostro, wiecie, tak. W ogóle całą twarz kontruję pudrem Skobą. Takim chłodnym jest to kolorek Desert Dust chyba, który jest właśnie bardzo chłodny i bardzo dobrze się nim kontruje twarz, a więc jej policzek idzie tak, z tego co ja widziałam. Też ma bronzer ładnie dużo nałożony. Trzeba będzie coś w tym stylu właśnie wykminić. Ona ma tutaj bardziej tą szczękę, dużo, dużo bardziej ode mnie. Ma bardziej wąską, więc takim bardzo ciemnym bronzerem. Słuchajmy, mam sobie tak zwęzić. O, tak bardziej. Myślę, że bardzo dużo do makijażu oczu, bo właśnie kreski są charakterystyczne. Jej broda. Na kształt podobno w sumie do takiej, jaką mam teraz, jak sobie wykonturowałam szczękę, więc brody za mocno nie musimy. Teraz zajrzymy, jakie czoło ma Marcysia. Marcysia ma definitywnie mniejsze czoło ode mnie. Tu jej się robi taki cień na czole. No ale no na pewno jest mniejsze to czoło od mojego, więc trzeba je zmniejszyć. Okej, okay, bardzo musiałam tą szczękę wykonturować, ale mam nadzieję, że będzie git. Teraz przechodzimy do brwi. Więc tak, brwi Marcysia ma dużo bardziej wyrysowane niż ja i ciemniejsze. Ona robi czarny, nie, ma taki bardzo mocny, bardzo ciemny brąz po prostu. Dlatego my zrobimy coś podobnie. Muszę najpierw po prostu zrobić kształt taki jak ma ona. Biorę kredkę i rysuję jej brwi, idą bardzo tak tutaj w dół. Bo ja raczej robię sobie swoje brwi tak bardziej na prosto, a jej jak tutaj widzę, idą troszkę bardziej w dół niż moje. Co mam musiała wziąć kolor do brwi z paletki. Lustro, 7 lat nieszczęścia. Chciałabym się właśnie nauczyć robić takie charakteryzacje na ludzi, no nie wiecie, na, nie wiem, na nie ludzi, w sensie tak jak ja to robię do tej pory, że po prostu robię jakieś makijaże artystyczne, to nie są charakteryzacje, to makijaże artystyczne. Właśnie chciałabym się nauczyć robić charakteryzacje bardziej. Co wygląda na taką wkurzoną. Do Marcy się dopasuje, ale ja mam jakąś taką... Am I mad or something? Dobra, różu Marcysia chyba nie używa, nie widzę, czy używa różu. Więc przechodzimy do kreseczek. Zawsze najtrudniej jest otworzyć czyjeś kreski. Okej, okay, ona robi małe, grube, tak do góry. Okej, okay, troszeczkę przesadziłam. Okej, okay. Troszeczkę przesadziłam. Zrobiłam ją troszeczkę za wysoką. Czy może nie? Nie jest tak źle, powiem wam, dokleję rzęsy i będzie git. Okej, okay. I teraz z drugą kreską trzeba zrobić tak samo. Ej, Marcysia wygląda miło w tym makijażu, ja wyglądam, jakbym była wredna. Chyba jest git. Wygląda miała brodę. Teraz tutaj sobie dam troszeczkę rozświetlacza w kąciku. No i teraz chyba ogólnie zaczniemy działać nad rozświetleniem. Ja z tego co widziałam, Marcysia mocno rozświetla policzki. Nie widziałam, chyba rozświetlacza u niej na nosie. Ewentualnie tutaj sam, tak jakby mega kubeczek noska. Tak, i ewentualnie cipkę tutaj troszkę jeszcze w te kąciki, bo to mocno sobie jednak rozświetla. Okej, okay, teraz dajemy rozświetlacz na policzki. O Boże, to ja przesadziłam, bo nie można. Okej. Okay. Teraz moje usta są za duże, bo ona ma mniejszą jakby twarz i usta. Ona ma tutaj takie jakby kreseczkę na środku ust. Mega słodkie i zaraz sobie to też zrobimy. Zaczynam od tego, że muszę zakryć moje bary. Będzie trzeba zrobić inny kształt, bo to z ust jakby teraz najbardziej odstają, bo nie pasują do reszty twarzy. Teraz jak już mamy zakryte usta, Lenny nam wyrysuje sobie mniej więcej, jak to u niej wygląda. I teraz będziemy je malować. Ja zauważyłam, że Marcysia bardzo lubi płynne matowe pomadki i mam taką pomadkę od Kylie, która mi się wydaje, żeby jej podpasowała, bo jest całkiem w takim
kolorach, które ona używa. I ma ona troszkę inny kształt ust niż ja. Ona to chyba tego kupidyna, bo ja mam tak bardzo ostro ten łuk kupidyna, ona ma tak bardziej delikatnie. I ma trochę inny kształt dolnej wargi, bo ja mam tutaj taką bardziej zakrągloną, a ona ma bardziej na boki. Myślę, że te usta dużo dały, bo ona ma takie charakterystyczne tutaj na środku i zawsze na to zwracam uwagę. No nie wychodzi mi to na razie jakoś super. Teraz przechodzimy do rzęs. Rzęsy myślę też są takim trochę kluczową częścią makijażu Narcissi, bo ona ma takie charakterystyczne rzęsy i starałam się znaleźć w mojej szufladce pod ladą jakieś rzęsy, które przypominają jej. I wybrałam takie po prostu najbardziej zbliżone. Ale ja dolne rzęsy, bo ja nie robię nawet dolnych rzęs. Marcycha, why would you do that to me? Okej. I teraz naklejamy rzęsy, które mogą bardzo poszukać. Tylko zobaczmy, które nakleić rzęsy, bo wzięłam dwie pary, wzięłam jedne takie, obydwa są z AliExpress, jak coś te. I wzięłam też rzęsy te. I nie mogę się zdecydować, które są bardziej w jej stylu. Marcysia z tego co wiem, co mówiła, stawiała je w ogóle, to ona też kupuje rzęsy na AliExpress, więc... Same queen. Myślę, że... Ej, to jest coś zbliżonego. Kto jest lepszy? Że muszę patrzeć w dół, bo tutaj widać, że mam dorysowaną brodę. Czy właśnie obrysowaną. Chyba jest to coś podobnego. Dlatego działamy z tymi rzęskami. Te rzęsy nie są jakieś super gęste, za to są bardzo długie. I z tym też właśnie mi się kojarzy częściej makijażu. I są takie wydzielone, takie baby do coś w tym... Ten rysem. Okej, muszę mieć git. No, myślę, że trafiłam z tymi rzęsami. Myślę, że mogą to być nawet te same rzęsy. W ogóle mi strasznie głupio, bo ja znam Marcysię i tak cały czas jak to nagrywam, to myślę sobie, kurde, to ona sobie pomyśli, jak mnie zobaczy. No. Zgadnij, za kogo się przebieram. Za... Julię Kostelet? Za Marcysię, Ryskale, patrz. To jeszcze tatuaże zrobię i kolczyk. Well, okej. Okay. Źle? Czyli chyba źle. Rysujemy kolczyk. Hej, Marcysia z tego co widzę nosi taki kolczyk. Z takimi dwoma kolczkami na dole, więc coś takiego też zrobię. Okej, okay, i z tego co też widziałam, to teraz mam po dwóch stronach nosa. Takie zwykłe nostryla. Okay, i twarz jest już chyba praktycznie gotowa. Boże, jak to się jeszcze nie wygląda. Jeszcze tylko zrobię taki malutki akcent, że dodam kryształki na te kolczyki, żeby wyglądały bardziej 3D. Nie poznaję siebie, jak patrzę w lustro. Dobra. Teraz przechodzimy do tatuaży. Potrzebujemy fotki, gdzie widać dokładnie... Okej. Ona ma takie trójkąty, które składają się w taki jakby kwiatek. Że nie wiem jak to nazwać. Okej, tutaj to dość widać. Myślę, że ten tatuaż dużo da. Tak, one są dość duże. 6.5 hours later. Dobra, więc tatuaż jest już skończony, jest bardzo niedokładnie zrobiony, ale się teraz go troszkę przycieniujemy, bo ono ma tak lekko takie kropeczkami ścieniowane. W ogóle sprzywałem będę robić kropeczek, ale ja tak jakby ten tatuaż robiłam bardziej po to, żeby po prostu coś było na szyi, wiecie o co chodzi. U niej jest takie odcięcie, że jest szyja taka ciemna i nagle twarz. I o to mi bardziej chodziło. Troszeczkę go teraz właśnie w środku wycieniujemy, to nie musi być jakoś dokładnie. Jest to wygląda jak ona, tak się uśmiałam. Cała też jest taka lekko wycieniowana, więc przyjedziemy szarym cieniem po całej po prostu szyi. Okej, okay, i teraz ostatnia część, czyli zakładamy perukę. Dobra, tak się prezentuje ta peruka, jest trochę poniszczona, bo ja do peruki już mam wzrok i takie wiecie, składałam, więc gdzieś tam rzucałam. Więc proszę nie oceniać mojej umiejętności zakładania peruk, ponieważ jest ona strasznie, strasznie uboga. Nie umiem tego po prostu robić. Okej, okay, więc najpierw zakładamy łysą perukę. To jest śmieszne. I wygląda to jak facet z brodą. Nie wygląda to dobrze. Marcysia na całe szczęście nosi tą perukę spiętą w ten sposób. Że tutaj sobie robię tak i tak. Powiedzmy, że jest okej. Okay. Boże, jakie to jest dziwne uczucie. Nie wyglądam jak ja, patrzę w lustro i nie wyglądam jak ja. A mówię to ja, która generalnie
No robi takie makijaże, że też nie wygląda. Za dzieciaka coś śpiewałam, krótka przerwa, dalej działam. To by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Żegnam się z wami na dziś niestety. Widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, odcinki w każdy poniedziałek i czwartek o 15:30. Pa!